O, jak ja cię całutkiego widzę w tym tęczu. Dobra, pierwszy test. Czekaj, muszę... Robimy... Na streamie powiem tylko. Żeby było na nagrywki, jakby wyszło. No, cześć. Dzisiaj pogromcy mitów. Robimy testy. Takie tam Niemcy nam podesłali z forum. Tipy, jak widzieć przez smoki, lepiej przez mołotowy. Podobno mamy cynk, że Astral zna kurwia na lanach na tym. Zaraz sprawdzimy i... Jak coś, to tylko ziomkom wysyłajcie, nikomu dalej, bo będą też grali tak dobrze jak my. Dobra, Owen, gotowy jesteś? Teraz robimy test. Na smoka. Bez niczego. No, tak. Proszę. Wyda, poszedł smoke. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedna, dwa, na, trzyna, jedna, jest, coś widzę, 16-17 sekund, dobra, teraz odpalam petardę, field gry, cyk, invidzie, że powiedziałem, experience, gotowy, Owen? Gotowy. Dawaj go. Raz, dwa, trzy, o kurwa, widzę cię, cztery, na radarze, pięć, sześć, co? Siedem, osiem, dziewięć. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O! No widzę tu już, widzę. Widzę ciebie. Szybciej. No szybciej było chyba. To może być, że coś. No bo ja pod innym kątem stoję. Albo mam gorsze ustawienia jeszcze całkiem. Powiem tak, to trzeba będzie w montażu, w obróbce stwierdzić jednoznacznie, jak to wygląda. Porównać jedno wideo do drugiego. Proszę, Nejda. Zobacz, jak Nejda rzucam. Widzę. O, ale widzę kontury, wszystko widziałem. A teraz? Czekaj, wyłączę. Proszę. No, widziałem, ale może wiesz, że troszkę mniej widziałem. Tu trzeba by to też porównać, jeszcze jedno obok drugiego. Tu trzeba montażysta będzie musiał te, zrobić zooma, montażysto zooma, przybliżyć kurwa tam troszkę i jedno obok drugiego zobaczyć. Chyba lepiej. I jeszcze mołotowa poprosimy, ON. Rzuć o mołotowa. O, jak ja cię całutkiego widzę w tym tęczu. Kontury, główkę, no... Znaczy, zależy jak ten ogień tryska, ale widzę. A teraz czekaj, włączę. To jest za bliski kontakt, nie? A teraz włączyłem. Aj, teraz lepiej, jaśniej tak. Żywiej teraz. Miałem wyłączone. No, ale teraz lepiej jest chyba. Ja pierdolę, ale was widzę idealnie. A wyłączę teraz. Ja ciebie też widzę. Teraz wyłączę. Żeby sprawdzić na pewno. No, troszkę teraz inaczej. Masz teraz włączone czy wyłączone? No, malutko widzę. Coś tam widzę. Wyłączone mam teraz, albo włączone. A to weź sobie włącz, bo ja widzę wszystko, nie? No, dawaj. Łobaben! O wiele lepiej widać! Nie ma tak ciemno, jest rozjaśnione. Ta gra nabiera... Smaczku ma więcej. Tak, dymik jest jasniejszy. O to chodzi właśnie w tym. Faktycznie, tutaj widać tą różnicę. Generalnie, jeśli macie sterownik NVIDIA, to potrzebujecie zainstalować sobie jeszcze to główienko o nazwie NVIDIA Experience. I wtedy musicie w NVIDIA Experience włączyć taką dodatkową opcję eksperymentalną, jakąś beta. I dodaje wam się taka dodatkowa opcja, z której możecie skorzystać. To jest tak zwana opcja Astralis. I klikacie wtedy w gierce Alt F3. Jak klikniecie Alt F3, to macie tutaj filtr gry. No i tutaj, słuchaj, dodajesz filtr taki. O kurwa. To nie. Dodajesz filtr, detale i jedziemy. Wyostrzenie 0%, przejrzystość 0%, tonowanie HDR 100%, rozświetlenie 0%. Później ekspozycja, kontrast. Ekspozycja 0, kontrast 14, światła 34, 30. Gamma 12 i kolor tutaj jest 00014. Podobno niektóre z tych opcji można według własnych zaleceń ustawić. No więc ja to tak mam ustawione, tak jak było w filmiku. Skrót klawiszowy do tego to jest Alt F3.
No i podobno to działa cuda, ale to dopiero po montażu się dowiemy jak naprawdę, jaka jest różnica. No to cześć, trzymajcie się miłego dnia, zostawcie łapki w górę i nawet możecie, jak będziecie chcieli, to możecie nawet zostawić komentarz i podyskutujemy w komentarzach o tym, co sądzicie tutaj o tych sposobach, tipach. Może wy macie jakieś tipy, piszcie do mnie i ja wtedy, jak chcecie, to zrobimy pogromcy w mitów część drugą i zobaczymy, podzielimy się tipami z kolegami, przyjaciółmi. W dzwonek musicie suba dać, dać dzwonek, bo dzwonek tam jest coś z tym dzwonkiem, że on wtedy lepiej.